Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na bardzo głupim filmie, gdzie porozmawiamy sobie o Wężyku, który robi. S... I w to głównie o tym, ale nie tylko. No więc na samym początku jeszcze skinsmanki strona do wymieniania skinów, gdzie oczywiście można sobie elegancko wpłacić pieniądze i wypłacić piękne krafty, które na rynku najprawdopodobniej zejdą no drożej niżeli na stronie, ponieważ strona nie wlicza cen naklejek do skinów. Kod John, link w opisie, zachęcam, wspieracie kanał. INS. Co tu się wydarzyło? Proszę, po, po, posiłkuję się tutaj yy, o to przekazem następującym. Yy, właśnie taka sytuacja ma miejsce na tej oto naklejce. I powiedziałbym, że jest to sytuacja dosyć gruba, ponieważ mamy do czynienia z no, dosyć potężną manipulacją. Ale to, co yy, najbardziej przykuwa moją uwagę właściwie, to jest to, że wskażcie mi drugi item, nie wiem, czy pamiętacie, co się działo z Astralis Gold, kiedy były robione takie bajordery. No to było ogólnie tak, że było na przykład 100 bajorderów i po jakichś 10 minutach to już ich nie było, bo ludzie je wyprzedawali. Te bajordery tak w sumie stoją od około godziny. Wy już z półt półtorej godziny temu wstawialiście komentarze, że coś się dzieje z INS-em. I wcale ich nie ubywa, raczej przybywa, co jest w ogóle abstrakcją jakąś. Mm. To pokazuje, jak mało osób jest gotowych wyprzedawać się z Rio, nawet w momencie, kiedy no, jest tutaj jawna manipulacja, więc to jest, według mnie, coś, co po prostu rozwala mój mózg, no ale widzicie to na własne oczy i trzeba to bardzo mocno podkreślić, że właśnie w ten sposób to wygląda. Yy, I teraz tak, o Ienesie. Czy da się na tym zarobić? Szczerze, nie wiem. Nie wiem. Ponieważ yy, pomimo tego, że ceny na różnych stronach są niskie, to nie są aż na tyle niskie, żeby cokolwiek tu dało się zrobić, tak jakby. Wa wiadomo, warto sobie posprawdzać, sprawdzajcie wszędzie, gdzie się tylko da, yy, czy nie da się gdzieś łatwo kupić tego INS-a i go tutaj sprzedać, ale wydaje mi się, że raczej będzie to trochę problematyczne. Więc z tej perspektywy tak naprawdę sam INS nie jest ważny. I w ogóle ten film praktycznie o INS-ie nie jest. To jest tylko zapłon. Ale pomyślmy o rynku. Dobrze? Spójrzmy na niego. Wpiszę yy, Antwerp, żeby tak pomyśleć. Ciekawe, czy na Antwerpie z jakąkolwiek naklejką przed chwilą wydarzyło się coś podobnego. Czy jakakolwiek naklejka miała dużo niższą cenę i zaczęła kosztować więcej? No nie wiem, nie przypominam sobie takiej. No może jest taka jedna. No... W sumie, góra dwie. A Roxie, no, tam Rox. Rox to wiadomo. Co tam? To tak przecież zawsze wygląda. I teraz dołączamy kolejne naklejki z Rio. Do tego oto teatrzyka. Pierwsza naklejka z Rio, może za chwilę jakaś druga. No jest to taki, bym powiedział, teatrzyk, który się tu dzieje. I ja y, pozwolę sobie, chociaż nie wiem czy mogę, ale no, raczej mnie nikt za to nie ugryzie w piszczel, y, słowa y, tutaj M1, czyli Wspaniałego Człowieka, pozdrawiam bardzo serdecznie, y, które brzmią w następujący sposób. Obawa przed wprowadzeniem Sorsa 2, cały lęk, zmienił się w zakupoholizm. I szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem jaka obawa. <noise> Zupełnie szczerze. Nie wyobrażam sobie, żeby mm, ktokolwiek podchodził do Source 2 jak do czegoś, co miałoby zaniżyć jakiekolwiek ceny. Do czego? Co, co, co ma Source 2 do zaniżania cen? Source 2 to nie jest jakby Hej, możesz kupić sobie nowa CSGO, tylko Source 2 to jest po prostu silnik gry do gry, którą dalej będziesz miał. Source 2 nie sprawia, że Valve będzie ściągało za jego pomocą żadne pieniądze z rynku. Więc pompa będzie trwała w najlepsza, a pewnie nawet przy okazji aktualizacji graficznej będzie jeszcze większa. Hmm, także tutaj akurat nie sądzę, aby była. były powody w ogóle do jakiejś takiej paniki. No ale mogę się mylić. Tu jest duża kwestia do dyskusji. Czekam dalej, aż ktoś mnie przekona do tego. Ale bardziej mnie dziwi hmm, fakt, Wrażenie, że dziwi, co zastanawia. Co jest następne? No bo tak, kurde. Tak się zastanawiałem wcześniej, czy to będzie właśnie Rio czy Stockholm. Co pierwsze będzie atakowane? I Jeżeli Rio za chwilę padnie masowym, tak jakby to powiedzieć, ale taką ofiarą masowych ataków, o tak, właśnie to chciałem ująć. To wiele inwestycji, które poczyniłem, bym powiedział przypadkowo, bym powiedział ryzykownie. Będzie się po prostu udawało. Tak powiem. Chociaż no, nie jest tam, nie ma tam żadnego planu, bym powiedział pod te właśnie transakcje, żeby to jakoś tam wyglądało. Dopięte na ostatni guzik. I w zasadzie, co więcej jeszcze mogę w tym filmie powiedzieć, takiego, co by było trochę bardziej interesujące. Szczerze, ciężko jest mi znaleźć jeszcze coś. No, widzicie, kolejna rzecz, która wystrzeliła. Rynek się zbroi, bym powiedział. Rynek nam daje sygnały. No i teraz każdy w sumie, kto inwestuje krótkoterminowo, musi, według mnie przynajmniej, e, zastanowić się nad jedną rzeczą. Czy to są wszystko przypadki? Tak może być. Czy może to jest rzeczywiście sygnał? Osobiście powiem Wam, ja odbieram te rzeczy, które się dzieją, jako sygnał. A to jest mój odbiór. To jest, może ja jestem debilem po prostu, nie? I łączę kropki, które wcale nie powinny być połączone. Na przykład łączę to, że Max poleciał nagle do góry, Rox poleciał do góry, Monesi poleciał do góry, Clownai poleciało do góry, e, Furia poleciała do góry, hmm, powiedzmy sobie, Complexity zwiększyło trochę swoją wartość, e, Imperial zwiększyło trochę swoją wartość i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które gdzieś tutaj, powiedziałbym, nas okrążają, że ja łączę te rzeczy. O, i uważam, że to jest jakiś znak, że coś na tym rynku się dzieje i mamy trochę więcej pompowania znowu tych naklejek. To jest moja tak jakby teoria, może prawda jest zupełnie taka, że no po prostu sobie ktoś przyszedł, kupił Seroksa i sobie kupił. Przyszedł sobie ktoś Monesiego i sobie kupił. Przyszedł sobie ktoś INS-a i sobie kupił. I tyle. I nie, nie, ja tego nie mówię sarkastycznie, mówię to całkowicie poważnie, że tak się mogło zdarzyć. Gdybym wiedział o tym, że w pewnym sensie, w sensie, gdyby moje rozmyślania były na wysoką skalę procentową, że uważałbym, że autentycznie jest to jakiś sygnał, to nie miałbym pieniędzy już w portfelu. Tak mówię od razu. Tylko moje wszystkie pieniądze byłyby gdzieś ulokowane. Tak mówię. Dlatego ja nie Mimo Jak głupio to nie brzmi. Jest po prostu większa, większe prawdopodobieństwo na to, że globalnie rynek został obudzony, niżeli na to, że kilka zjebów kupiło sobie kilka naklejek. Ale dalej uważam, że jest to 90 do 10 i te 10% może być prawdziwe. Albo nawet bym powiedział 70 do 30. Tak uważam. Dlatego apeluję o zastanawianie się nad każdą jedną inwestycją. Bo powiedzmy sobie, że rynek jest dziwny. Rynek jest bardzo dziwny i trzeba w tym momencie bardzo na niego uważać. To na tyle. Trzymajcie się i cześć.